Witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was film, o który prosiłyście mnie kilka razy, żebym zrobiła film o swoich ulubionych pędzlach. Co dzisiaj robię? To będzie taki mały update pędzli marek, które lubię, których używam, które cenię. Mniej więcej zobaczycie, dlaczego kupuję pewne rodzaje pędzli, a innych zupełnie nie. Też prosiłyście mnie o porównanie pędzli Embrush i pędzli Wayne'a Gossa. Tu będzie takie małe porównanie. Pokażę Wam też inne pędzle i narzędzia, których używam i które mnie po prostu cieszą w codziennym makijażu. Te wszystkie pędzle będziecie mogły zobaczyć u mnie w tutorialach, więc może będzie Wam trochę łatwiej oglądać moje tutoriale, będziecie wiedziały, jakimi mniej więcej pędzlami pracuję. Także zapraszam Was do oglądania tego filmu. I jak pewnie się domyślacie, temat pędzli jest dla mnie oczywiście bardzo ważny, ponieważ pracuję, to są moje narzędzia pracy. Kiedyś w zasadzie nie przywiązywałam do tego wagi, jak zaczynałam pracować, ale to tylko dlatego, że po prostu wtedy nie było zbyt wiele pędzli na rynku, praktycznie nie było nic. Jeżeli można było w ogóle kupić cokolwiek, co było z naturalnego włosia, to naprawdę to był cud i pamiętam do dzisiaj, jak kupiłam sobie jeden z moich pierwszych pędzli, on ma już ponad 15 lat. I jest to pędzel francuski marki Lark z naturalnego włosia wiewiórki. I dlaczego Wam o nim opowiadam? Po prostu chcę Wam powiedzieć, że jeżeli kupicie pędzel, który jest bardzo dobrej jakości, który jest drogi, którego będziecie używać, to taki pędzel może być z Wami naprawdę, tak jak ten jest ze mną 15 lat, jego wciąż używam i wciąż to jest bardzo dobrej jakości narzędzie, bardzo dobry pędzel, niesamowicie miękki, bardzo dobrze wyprofilowany. On się oczywiście trochę zniszczył, jego włosie już nie jest takie, jak było kiedyś. Ale to świadczy o tym, że narzędzia, które jakby są bardziej wartościowe, które mają lepsze włosie, lepszą jakość, na pewno zostaną z Wami na dłużej. Natomiast jeżeli nie zależy Wam na tym, to możecie spokojnie kupować pędzle tańsze. One też się doskonale do Waszego makijażu sprawdzą. Potem przez wiele lat kupowałam pędzle tanie, ponieważ pojawiło się bardzo dużo nowych marek pędzli, takich na przykład jak Hakuro czy Realtechnics, gdzie kompletnie nie musimy kupować pędzli drogich, żeby mieć bardzo dobrą jakość pędzli, a przynajmniej taką, którą da się doskonale pracować. Dzisiaj pokażę Wam pędzle z różnych półek cenowych, na które wiele osób na pewno będzie mogło sobie spokojnie pozwolić. Nie będzie to dla Was duży wydatek, bo co innego jest być makijażystą i kupować pędzle po prostu do pracy. Wtedy musicie mieć tych pędzli więcej, ponieważ w trakcie na przykład malowania kilku osób no musicie te pędzle czyścić, musicie mieć kilka wielkości, musicie mieć kilka rodzajów tego samego pędzla, bo zwyczajnie one w pracy się brudzą. No i też makijażyści kupują pędzle, ponieważ zwyczajnie lubią swoją pracę i dlatego mają tych pędzli tak dużo. I zacznę od mojej ulubionej marki, jeśli chodzi o pędzle i pewnie się domyślacie, że są to pędzle Wayne'a Gossa. Są to najlepsze pędzle, jakie kiedykolwiek miałam w życiu. Wszystkie pędzle wykonywane są techniką układania włosia, czyli włosia się nie przycina, ale się je układa. I są to pędzle produkowane w Japonii w najsłynniejszych fabrykach Kumano. I naprawdę, kiedy o tych pędzlach przeczytałam pierwszy raz, a właściwie kiedy zobaczyłam, jak Wayne Goss o nich opowiada, to natychmiast wiedziałam, że będę chciała mieć te pędzle. Największe pożądanie wzbudził u mnie oczywiście pędzel, który był edycją, ona się czasami jeszcze pojawia, sezonową. Jest to pędzel, który się nazywa Airbrush. Jest to niezwykle miękki, delikatny pędzelek, doskonale wyprofilowany. Bardzo dobry do konturowania, do rozświetlania, do pudru, do blendowania. Właściwie on się nadaje do wszystkiego. I większość z pędzli według mnie powinna mieć takie właściwości, które można nazwać multitasking, czyli możecie używać ich do różnych rzeczy. Oczywiście bardzo lubię pędzle, które kupiłam wszystkie, ponieważ używam ich codziennie, ale najczęściej u mnie w tutorialach i w ogóle kiedy się maluję, używam właśnie pędzli Wayne'a Gossa. Mam tylko 4, a w ogóle używam ich bez przerwy. W zasadzie od kiedy je kupiłam, całkowicie przestałam używać wielu innych pędzli, więc to świadczy o tym, że wcale nie trzeba mieć dużo pędzli. Trzeba tylko wybrać takie, które naprawdę będą Wam służyły i których będziecie lubiły używać. Pędzel 05 jest doskonały właśnie do jakichś detali, czyli możecie malować nim kreski, dosłownie maluję nim również kreski, rozcieram liner, rozcieram kredki. Doskonały jest do malowania brwi, do wszystkich detalicznych rzeczy właśnie wokół oka. On ma niesamowicie taki ostry czubeczek, który pięknie wszędzie wchodzi. Kupiłam również pędzel 04, który jest po prostu pędzlem do zagłębienia powieki. Niezwykle miękki pędzel, niezwykle długi. Przepięknie się ugina, maluje się nim po prostu jak bajka. On jest bardzo dobrze wyprofilowany też, żeby sobie właśnie zaznaczyć granice, ale też rozcierać czy dokładać produkt na powiekę.
No i ostatni pędzel to jest pędzel 02. To jest taki pędzel, takie jajeczko, którym po prostu możecie właściwie robić wszystko. To jest mały pędzel do pudru, ale on się nadaje naprawdę i do różu, i do pudru, i do rozświetlania, i do utrwalania makijażu, więc też jest to pędzel typu multitasking. Kolejną droższą marką pędzli, którą też bardzo lubię, chociaż tutaj będę miała kilka zastrzeżeń, są pędzle Embrush, o których na pewno słyszałyście. Można je kupić w Minty Shopie i jest to produkt polskiej youtuberki Maksineczki. I w sumie ona zrobiła bardzo, bardzo fajną rzecz, ponieważ stworzyła pędzle, które są również japońskie. Nie wiem, w jakich fabrykach są produkowane. Myślę, że to nie jest Kumano, ponieważ byłoby to napisane. Ale również są to pędzle układane, również są to pędzle japońskie. Tu chyba głównie jest łosie kozy. I teraz macie szereg tych pędzli, one są dostępne w Minty Shopie, jest ich naprawdę mnóstwo, można kupić zestawy, można kupić pędzle pojedynczo. Ja naprawdę bardzo lubię te pędzle, bardzo lubię nimi pracować. Jak wiecie, moim ulubionym pędzlem jest pędzel 04, jest to pędzel, który ma bardzo długie i miękkie włosie, idealne po prostu do właśnie nakładania małych ilości produktu, na przykład można wziąć ciemniejszy bronzer, można wziąć ciemniejszy róż, bez strachu, że coś pójdzie nie tak. Natomiast jakie mam zastrzeżenia do tych pędzli? Ja wszystkie pędzle oczywiście umyłam do tego filmu, no i jak zwykle pędzle Embrush niestety jak na tą jakość i na tą cenę, którą one mają, bo one tanie nie są, ten pędzel kosztuje 100 zł, niestety gubią włosie. Więc może być tak, że jak kogoś malujecie, co mi się dosyć niestety często z nimi zdarza, że zostawiają włoski na twarzy klientek i nie zdarza mi się tylko to z tym pędzlem, ale również niestety z tym pędzlem, który bardzo lubię, również z dwoma pędzlami do makijażu oka, więc troszkę tutaj się zawiodłam, ponieważ pędzle Wayne'a Gossa są tak zrobione, że one kompletnie włosia nie tracą. Ja je mam już ponad, myślę, pół roku i naprawdę z tych pędzli w ogóle przez ten czas nie wypadało mi włosie. Doskonale się je myje, one się doskonale zachowują po myciu, bardzo szybko schną. Natomiast tutaj, mimo tej bardzo wysokiej jakości, to dla mnie one są o klasę niżej. I druga rzecz to też ścierają się bardzo im trzonki. Nie wiem jak to jest teraz, ponieważ kolekcja została ulepszona, ale ściera się logo, nie widać numeru pędzla, co myślę, że przy tak drogich pędzlach nie powinno się w ogóle wydarzyć. Powinno być to jakby przez lata ten pędzel powinien wyglądać bardzo, bardzo dobrze. I tak jak pędzle Wayne'a Gossa mam już bardzo długo, one się w ogóle nie rysują, tutaj się nic nie ściera, mają bardzo dobrze wybite logo. No myślę, że jest to przyjemne, jeśli mamy tak drogi pędzel. Pędzel, który kosztuje ponad 150 zł czy 170 za sztukę. No to chcemy, żeby już rzeczywiście cieszył nas za każdym razem, kiedy go używamy. Ale z pędzli Embrush bardzo lubię właśnie pędzel 02, którego często używam. Jest to takie jajeczko właśnie do wcierania. Można używać do produktów mokrych i suchych. Jest to pędzel też multitasking, może być do różu. On nabiera bardzo dużo produktu, ponieważ jest to pędzel gęsty, więc daje silne krycie, bardzo ładnie blenduje granice produktów i uwielbiam w zasadzie go używać ostatnio do tego, właśnie do blendowania bronzera, do blendowywania rozświetlaczy. Używam go wtedy po prostu, kiedy jest czysty i doskonale mi się do tego sprawdza. Mam jeszcze dwa pędzle do makijażu oka, które też bardzo lubię. Jeden to jest pędzel 06. To jest taki klasyczny pędzel, którym się świetnie blenduje, świetnie nakłada produkt, więc też możecie robić w zasadzie co chcecie. Możecie nakładać rozświetlacz na jakieś takie małe miejsce, czy na przykład pod brwi. I mam pędzelek jeszcze 07, mały pędzel też do nakładania lub też blendowania. Ogólnie muszę powiedzieć, że mogę Wam te pędzle polecić. Oczywiście, że tak. Mam nadzieję, że jakość tych pędzli będzie cały czas się poprawiała. One są niesamowicie mięciutkie, bardzo ładnie wyprofilowane, no i też układane włosie pozwala na tą niesamowitą precyzję w makijażu. Kolejną marką, którą u mnie bez przerwy widzicie w tutorialach, jest to marka oczywiście Zoeva. I tutaj mam zestaw pędzli do makijażu oka, jeśli jesteście osobami, które lubią makijaż, lubicie się malować. To warto sobie taki zestaw właśnie do makijażu oka kupić, ponieważ tutaj macie naprawdę każdą wielkość pędzla, jaka może być Wam potrzebna. Ja osobiście bardzo lubię concealer buffer, którego często używam. Bardzo lubię Luxe Petit Brush, ponieważ jest to pędzelek, którym też się fajnie blenduje. Bardzo lubię ten płaski pędzelek do nakładania cieni, to jest pędzelek 234. Bardzo lubię też ten pencil brush, chociaż w porównaniu do pędzla Wayne'a to on po prostu jest już do takiego rozdymiania, bo pędzel Wayne'a to po prostu może namalować Wam dosłownie linię, a tutaj no, to jest taki pędzel, który możecie sobie coś ładnie rozblendować, na przykład pod okiem.
I ogólnie te pędzle, właśnie takie jak ten długi pędzelek do zagłębienia powieki, czy też taki bardziej szeroki pędzel, którym możecie też sobie nakładać cienie. Wszystkie te pędzle są naprawdę bardzo fajne. Uważam, że cena jakby jest doskonała, jeśli chodzi o jakość tych pędzli. Oczywiście one się szybko zużywają. Zauważyłam, że bardzo się to włosie niestety im ściera. Też bardzo się niszczą skówki tych pędzli. Więc to jest taka jakość, powiedziałabym, średnia, ale bardzo, bardzo przyzwoita. Na przykład uwielbiam z tych pędzli pędzelek do malowania kresek. Numer 317 to jest pędzelek, który naprawdę doskonale się sprawdza właśnie przy detalicznych jakichś takich rzeczach, właśnie przy kreskach, i z nim się akurat nic nie dzieje. Także jeżeli chcecie mieć więcej pędzli i chcecie mieć różne wielkości i chcecie na przykład zapłacić, bo te pędzle, ten cały zestaw będzie kosztował około 250-270 zł, to jeżeli jesteście fankami właśnie posiadania tak dużej ilości pędzli, to na pewno Zoeva się u Was sprawdzi świetnie. Jeśli chodzi o Zoeva, jeszcze bardzo lubię pędzel 126, to się nazywa Lux Cheek Finish. To jest pędzel też właśnie bardzo miękki do rozświetlania, bardzo mięciutki pędzelek do nakładania różu, do nakładania pudru, taki troszkę szerszy. Te pędzle w ogóle wydają mi się w jakiś sposób lepsze niż te pędzle, które kupowałam w zestawie. No, lepiej mi się sprawują, lepiej mi się ich używa. Bardzo lubię też pędzel, który się nazywa Face Shape. To jest pędzel, którym możecie nakładać podkład, możecie blendować konturowanie, możecie nakładać płynny rozświetlacz, możecie na przykład używać go do produktów mineralnych. Jest to naprawdę świetny pędzelek i też mogę go polecić, bardzo go lubię. Bardzo lubię pędzel 105, on się nazywa Lux Highlighter. Oczywiście teraz jak mam pędzle Wayne'a, no to rzadziej go być może używam, ale bardzo mi się przydaje właśnie, kiedy maluję więcej osób i na przykład muszę nałożyć rozświetlacz, przypuśćmy, w innym kolorze. Marką, o której nie mogłabym też nie wspomnieć, jest polska marka, oczywiście Inglot, ponieważ te pędzle cieszą się bardzo dużym powodzeniem na świecie. Ja tu akurat mam pędzle, które kupowałam już naprawdę bardzo dawno temu. I wtedy jeszcze Inglot miał tylko pędzle naturalne. I moim ulubionym pędzlem, i tego pędzla mam chyba 4 sztuki, jest pędzel 4SS. Ja w ogóle nie wiem, czy jeszcze można go kupić, ale jest to pędzel z naturalnego włosia. Pamiętam, że uwielbiałam go właśnie używać do rozświetlaczy, do pudrowania właśnie wokół nosa, do pudrowania skóry pod oczami, do jakichś takich rzeczy, na przykład jak nakładania bardzo dużej ilości takiego bazowego cienia na powiekę. Naprawdę świetny pędzel, bardzo mięciutki, bardzo dobrze wyprofilowany i on się praktycznie nie niszczy, jak go mam naprawdę wiele lat. Kolejnym pędzlem też jest pędzel z włosia naturalnego, jest to pędzel 6SS, również nie wiem, czy on jest wciąż dostępny, ale to jest taki właśnie pędzel do blendowania, zagłębienia powieki. Też bardzo miękki, to jest ten sam typ włosia, który macie w tym poprzednim pędzlu. Mam też pędzel 7FS i również tutaj nie wiem, czy on jest dostępny, ale jest to pędzel też z naturalnego włosia. Bardzo fajny, bardzo delikatny, bardzo miękki, taki dosyć gruby, ale bardzo lubiłam właśnie nim rozcierać produkty. Bardzo fajnie się też nakłada nim rozświetlacze. I jeszcze mam taki mały pędzelek, który się nazywa 13P i to jest taki pędzelek do rozcierania właśnie granic na przykład linera, do nakładania i rozcierania na przykład na górnej powiece jakiegoś ciemnego cienia. Też bardzo fajny pędzelek, także myślę, że Inglot w ogóle w swojej ofercie ma dużo bardzo fajnych pędzli i warto się im przyjrzeć, jeśli lubicie pędzle, które nie są w takich bardzo wygórowanych cenach, możecie też je obejrzeć, to warto właśnie do Inglota się przejść. Te pędzle na pewno znają wszyscy, ponieważ są to bardzo słynne pędzle już Real Techniques i dzięki nim w zasadzie cały rynek pędzli się zupełnie zmienił, ponieważ kiedy siostry Chapman zrobiły tą swoją linię pędzli, to nagle świat zrozumiał, że pędzle syntetyczne stały się nagle najbardziej pożądanymi pędzlami. Kupowali je po prostu wszyscy. Pamiętam, że te zestawy sprzedawały się niesamowicie dobrze i wszyscy chcieli te pędzle mieć, wszyscy byli nimi zachwyceni. No i oczywiście ja też uzbierałam, jak widzicie, całkiem ich sporo. To nie są wszystkie pędzle, które mam. Z Real Techniques mam jeszcze więcej, ale powiem Wam dzisiaj tylko o tych, które lubię najbardziej. Oczywiście często też u mnie zobaczycie setting brush, ponieważ jest to pędzel, którego wszyscy używają do rozcierania na przykład korektora pod oczami, do blendowania, do pudrowania. Możecie robić nim bardzo wiele rzeczy. To też jest pędzel multitasking. Wszystkie pędzle Real Techniques są naprawdę bardzo dobrej jakości, jak na włosie syntetyczne. To ich się świetnie używa. Po prostu są to bardzo wygodne, bardzo tanie pędzle,
które możemy zmieniać. Świetnie się myją, świetnie się nimi pracuje. Ja na niektórych z tych pędzli w ogóle nawet nie mam nazw, więc nie wiem, jaki to jest pędzel, ale bardzo go lubię. Jest to pędzel, którym blenduję produkty. Jest to pędzel z Core Collection, z takiej podstawowej kolekcji pierwszej, którą właśnie Real Techniques wypuściło. Doskonały właśnie do blendowywania podkładów, doskonały do na przykład bronzerów, doskonały do produktów właśnie do konturowania. Bardzo lubię ten pędzel. W tej kolekcji też jest pędzel, który jest bardziej ścięty i również głównie używam go do konturowania. Rewelacyjny pędzel, tu również nie mam już nazwy, ale bardzo fajnie mi się nim pracuje, bardzo fajnie właśnie się wblendowuje nim kremowe, szczególnie produkty do konturowania, bardzo dobrze rozciera. Także ta cała linia Core Collection jest warta kupienia na początek. Z niej również mam mały pędzelek języczkowy, który lubię, ponieważ można precyzyjnie wjechać podkładem pod oczy, można po prostu wjechać w takie miejsca, które są trudne w makijażu, gdzieś pod usta, wokół nosa. Także cała ta linia, tak jak mówię, Core Collection jest jedną z moich ulubionych. Mam też pędzel do pudru, który jest bardzo dobry po prostu do nakładania pudru czy też bronzera na duże powierzchnie, na przykład na szyję, na ramiona, na dekolt, jeśli kogoś malujecie. Szczególnie lubię też ten pędzel, to jest pędzel, który jest do różu, natomiast oczywiście wszyscy używają go do wszystkiego. Jest to doskonały pędzel również do pudru, do rozcierania jakichś produktów do ciała, do bronzerów, także może być to pędzel też multitasking. Bardzo lubiłam go używać też właśnie do pudrowania całej skóry, ponieważ on jest niesamowicie miękki, ma taki bardzo wygodny, jajowaty kształt, świetnie się nim pracuje. No i ja też bardzo lubię tą kolekcję, która się nazywa Duo Fiber. To są pędzle właśnie takie, które nabierają bardzo mało produktu. One nie są tak oczywiście miękkie jak te pędzle, które przylitką Wam pokazywałam, ale fajnie właśnie można nałożyć sobie jakieś mokre produkty, coś rozblendować. Fajnie się nakłada na przykład nimi właśnie róża w kremie. Tym pędzelkiem możecie nakładać korektor pod oczy, także jest to też bardzo fajna linia. Teraz bardzo dobra informacja, bo może o tym wiecie, a może nie. Te pędzle niezwykle często pojawiają się w TK Maxie. Także wtedy mają doskonałe ceny, są całe zestawy, są pędzle pojedyncze i ja mnóstwo z tych pędzli właśnie kupiłam w TK Maxie. Jest ich naprawdę zawsze bardzo dużo i ponieważ już trochę tak szału na te pędzle opadł, to one się tak szybko nie sprzedają. Kolejne pędzle, które chciałam Wam pokazać, są to pędzle do podkładów mineralnych, ponieważ naprawdę uważam, że te pędzle są bardzo wyjątkowe pod tym względem, że one są niesamowicie miękkie i niesamowicie pięknie blendują produkty. I ja szczególnie lubię pędzle właśnie tego typu do pudru, dlatego że one są tak zrobione, tak się nimi przyjemnie pracuje. To chyba jest stare Eco Tools, bardzo miękki, świetny pędzel właśnie do blendowywania na przykład pudrów w skórę. Bardzo lubię ten mały pędzel, jak również Eco Tools do nakładania cieni. Bardzo lubię tego typu pędzelki właśnie do korektorów, do blendowywania korektora. To jest Sunshade Minerals i tu mam jeszcze jeden pędzel tej firmy. Także pędzle w zasadzie nie muszą być bardzo drogie. Jeśli nie macie dużych wymagań, to naprawdę świetnie się nimi pracuje. Dowodem tego jest ten pędzel, który ostatnio kupiłam w TK Maxie za 16 zł i stał się już on jednym z moich ulubionych pędzli do pudru, do bronzera, do rozcierania właśnie granic tutaj. Jeśli chodzi o konturowanie, o pudrowanie, ten pędzel jest tak niesamowicie miękki, jest tak dobrej jakości, że w zasadzie powiem Wam, że gdybym miała cały zestaw takich pędzli, to myślę, że mogłabym spokojnie pracować i w ogóle by mi to nie przeszkadzało, a jeżeli ktoś nie zajmuje się profesjonalnie makijażem, to myślę, że pędzle właśnie takie tak zwane ekologiczne, czyli bambusowe rączki i sztuczne, bardzo miękkie włosie, one będą dla Was doskonałe. Naprawdę, jeśli chodzi o pędzle, to apetyt rośnie w miarę jedzenia. Ja to widzę u siebie, że od kiedy kupiłam pędzle Wayne'a Gossa, to bardzo chciałam mieć po prostu cały zestaw. Jeśli chodzi o TK Maxx, to też kupiłam zestaw takich pędzli, ponieważ zwyczajnie mi się podobały. Podobało mi się to, że są metaliczne, były bardzo tanie, one kosztowały około chyba 30 zł za największy i około 20 za te mniejsze, więc super tanie pędzle. Oczywiście jest to bardzo duża inspiracja pędzlami Bold Metal Collection Real Techniques. Napisałam na ten temat posta, możecie sobie zajrzeć na mojego bloga i przeczytać go, co myślę o tego typu inspiracjach. Ale ponieważ były to pędzle bardzo tanie i to są pędzle również cruelty free, ponieważ są to pędzle ze sztucznego włosia, postanowiłam je kupić i one też są naprawdę bardzo fajnymi pędzlami i bardzo lubię ich używać. Czasami zdarza mi się też kupować oczywiście pędzle i narzędzia do makijażu koreańskie i mam dwa szczególnie ulubione, które chciałam Wam polecić.
Jedną z nich to jest szczoteczka Etude House do nakładania makijażu, która jest rewelacyjna. Nie wiem, czy wciąż można jeszcze ją kupić, bo ona była z jakąś tam kolekcją podkładów i kolekcją makijażu. Ja ją mam prawie 2 lata i ona wciąż mi się sprawuje świetnie. Rewelacyjna, właśnie bardzo wysokiej jakości szczoteczka do nakładania podkładu. A drugim pędzlem jest pędzel Kabuki Brush, o którym mówiłam też w jakimś filmie, w jakichś ulubieńcach. Jest to pędzelek też sztuczny, doskonale wyprofilowany, doskonały do nakładania pudru. Słuchajcie, on jest tak niesamowicie miękki i jest tak dobrze zrobiony, że gdybym nie wiedziała, jaka to jest marka, to myślałabym oczywiście, że to jest Make Up For Ever i że ten pędzel kosztuje 200 zł. Natomiast ten pędzel kosztuje 40 zł, można go kupić na eBayu. I jest to jeden z moich ukochanych pędzli właśnie do konturowania, do nakładania pudru, doskonały pędzel za niewielką cenę. I zapomniałam Wam powiedzieć o narzędziach, ponieważ jak wiecie, nasze pędzle ostatnio zastąpiły całkowicie gąbki, to jeszcze pokażę Wam na koniec szybko moje ulubione gąbki do makijażu. I ostatnio opowiadałam Wam o gąbeczce z Litechnix, nowej gąbeczce, taka, która jest przeznaczona właśnie pod oczy. Są to takie gąbki wyprofilowane właśnie do doskonałego wklepywania korektora pod oczami, ale one naprawdę świetnie sprawdzają się do pudru, do różu, tak jak widziałyście w moim ostatnim tutorialu. Ja te gąbeczki uwielbiam. Gąbki Litechnix są rewelacyjne, bardzo Wam je polecam. Jeśli macie jakikolwiek problem z blendowaniem, z granicami, z rozcieraniem produktów, to wystarczy kupić właśnie jakąś bardzo dobrej jakości gąbkę i problemy się kończą. Kolejną słynną gąbką Litechnix jest ta gąbeczka, to jest Miracle Sponge Complexion. Jest to taka gąbka właśnie do nakładania podkładu, ma taką właśnie płaską ściankę, doskonałą właśnie do wklepywania. Ja również bardzo lubię nią utrwalać oczywiście puder. Doskonale mi się nią pracuje. Uważam, że są to jedne z najlepszych gąbek na rynku. Ostatnio bardzo dużo też Wam mówiłam o gąbkach z marki Blendit, ale zobaczcie, co się z tą gąbką stało. Ona niestety zmieniła swój kształt. No i tutaj, mimo tego, że bardzo te gąbki nadal lubię, to jednak wolę gąbki Litechnix, które po bardzo długim czasie używania z nimi się nic takiego kompletnie nie dzieje. Tutaj również mam gąbeczkę pod oczy, także jeżeli miałabym porównywać te dwa produkty, to jeśli chodzi o funkcjonalność, o to, jak one przez wiele miesięcy pracują, to zdecydowanie ta gąbka jest tyle wyżej. Także to są wszystkie pędzle, które chciałam Wam dzisiaj pokazać i tak naprawdę wcale nie jest ich dużo. Ja nie staram się mieć wcale dużo pędzli, staram się mieć bardzo dobrej jakości pędzle. Teraz zależy mi głównie na tym. Chociaż ostatnio oczywiście zdarza mi się kupować jakieś tańsze pędzle, takie, które po prostu mnie skuszą, tak jak te metaliczne pędzle na przykład z TK Maxa. No i nie żałuję tego zakupu, bo wydałam tutaj 30 zł na pędzel. Ale tak jak pomyślę o tym, to na te 3 pędzle wydałam 90 zł i mogłam już mieć jeden pędzel Wayne'a Gossa. Także trzeba przemyśleć to, co w zasadzie chcemy kupić. Czy chcemy kupić pędzle szybko, czy zależy nam na jakości, która będzie z nami przez lata, czy po prostu nie zależy nam na tym, chcemy mieć ładne pędzle albo takie, które będziemy kupować często, czy po prostu lubimy mieć pędzli dużo. Więc to wszystko tak naprawdę zależy od Was. Ja dzisiaj poleciłam Wam marki, którym naprawdę ufam i mimo tego, że tutaj zdarzyło się też parę niedociągnięć, tak jak na przykład z pędzlami Embrush, to w dalszym ciągu je Wam polecam, też rozważcie po prostu, co chcecie kupić. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu i spędzenie czasu ze mną, bo znowu ten film pewnie nie będzie taki krótki. Mam nadzieję, że trochę rozjaśniłam Wam temat pędzlowy i może przekonałam Was do niektórych pędzli, może będziecie chciały wiedzieć o nich coś więcej. Także proszę o zadawanie pytań. Jeśli interesują Was pędzle Wayne'a Gossa, to tak jak mówię, zrobiłam oddzielny film na temat tych pędzli, również zrobiłam wpis na blogu, więc możecie sobie po prostu ten film jeszcze raz obejrzeć. A jeżeli lubicie taką krótszą formę, to zdecydowanie zostańcie przy tym filmie. Dziękuję Wam jeszcze raz i zapraszam na mój kanał ponownie.